Krzysztof Waniu, witam Was serdecznie. No, drugie nasze spotkanie z tą nową formułą. Mam nadzieję, że będzie ona stawała się dla Was coraz bardziej przyjazna, czyli bez bloku, czyli tak naprawdę siatkarskie rozmowy, siatkarskie dywagacje na tematy, które Wy wskazujecie. To Wy jesteście reżyserami tak naprawdę tego naszego spotkania, to Wy wyznaczacie te kierunki, po którymi my będziemy się gdzieś próbowali poruszać i trochę za Wami nadążyć. No dziś gość specjalny był reprezentant Polski, środkowy bloku reprezentacji Polski, doskonale oczywiście wiecie, mistrz Polski, dziś komentator, ekspert Polsatu Sport, Damian Zacewicz. Damian, witam Cię pięknie. Cześć. Też człowiek, który nie dosypia, bo ta siatkarska Liga Narodów, no taka w tym roku sformułowana, że raczej nie ma Europy, tylko jeden tydzień był taki europejski, holendersko-francuski, a tak to są to zazwyczaj takie godziny, no albo amerykańskie, albo azjatyckie, jedne i drugie nieprzyjazne. Odsypiasz czasami, co? Odsypiam, ale z tą satysfakcją odsypiam, że mecze są ciekawe. Nawet jeżeli są to nocne pory, pierwsza w nocy, druga w nocy, to z miłą chęcią się to komentuje, bo poziom siatkarski jest gwarantowany, jak gra najlepszych 16 reprezentacji kobiecych czy męskich. No właśnie, tu już jest informacja, no to wszyscy kibice oczywiście wiedzą. Przypominam, że łączcie się z nami, nie tylko rozmawiamy za pomocą tego czatu, za który Wam dziękujemy, ale cały czas idzie ten nasz link tutaj, wystarczy tam wejść w ten link, no i połączyć się z nami skype'owo, telefonicznie, tak jest najfajniej, tak jest najlepiej, tak będziemy wtedy najbliżej, no i będzie można chociażby porozmawiać z naszym gościem, no a także te przede wszystkim podzielić się swoimi ocenami, opiniami o tym wszystkim, co dzieje się w siatkówce. Oczywiście teraz ten temat jest jednoznaczny, bo grają obie reprezentacje w siatkarskiej Lidze Narodów, ale myślę, że nie zamykamy sobie żadnego tematu, żadnej przestrzeni do siatkarskich rozmów, bo wiemy, że zespoły zbroją się przed nowym sezonem. Tu nawet przed wejściem do studia z Damianem rozmawialiśmy o tym, bo Ty gdzieś w kontakcie z prezesami klubu mówisz, że prezesi teraz myślą nie jednosezonowo, a dwusezonowo, bo wiemy, że za dwa lata liga będzie się dość mocno zawężać, czy zespoły będą odpadać, więc dzisiaj projektując kontrakty i składy zespołów ligowych, to trzeba tak bardziej myśleć perspektywicznie, nie na rok, a na dwa co najmniej. Tak, dokładnie tak jest i prezesi dobrze o tym wiedzą, że skład zbudowany na jeden sezon to może być słaba polityka klubowa. Szczególnie jeżeli od jednak kilku sezonów walczy się gdzieś tam w tej dolnej części tabeli, a każdy w plus lidze chce nie tylko przetrwać, ale i dalej grać. Także na pewno takie pomysły, myślę, dobre, konkretne, jak najbardziej słuszne, żeby ten skład nie tylko budować jak najmocniejszy, żeby zagwarantować sobie utrzymanie w plus lidze, ale właśnie kontrakty podpisywać przynajmniej na dwa sezony, albo i więcej, ale minimum na dwa sezony, żeby właśnie nie w tym następnym sezonie, ale jeszcze w następnym sezonie mieć ten skład na tyle mocny, żeby po prostu utrzymać się w najlepszej klasie rozrywkowej. No nikt nie chce spać, prawda? My myślimy o takim Bielsku, które postarało się o awans, ale szybko jednak zleciało z powrotem do pierwszej ligi i teraz trzeba też i patrzeć na te ruchy właśnie, jakie wykonywane są właśnie może i w Beniaminku z Częstochowy, w Kuprum Lubin, Ceradu Enei Czarnych Radom, to będzie ciekawe, jak będzie wyglądała ta polityka klubu, szczególnie jeśli chodzi o transfery. No to już widzimy najbardziej gorące nazwisko tak naprawdę ostatnich tygodni, czyli Tomek Fornal. Fornal, co o tym myśli ekspert? No jak rozumiem w podtekście, że Tomka teraz akurat w tym trzecim etapie fazy interkontynentalnej nie ma. No więc Twoja opinia na temat Tomasza Fornala, najczęściej, że tak powiem, omawiany siatkarz, no i jego miejsce w reprezentacji. Twoje zdanie. Jak dla mnie to powinien być. I nie będę tego ukrywał, że grając kolejny sezon, jeszcze lepszy, bo to był najlepszy sezon Fornala, to powinno się jednak z niego korzystać. Na ten moment po prostu z tych umiejętności siatkarskich, które ma, bo udowodnił to przez całą ligę, udowodnił to grając w plus lidze, udowodnił to grając w europejskich pucharach. Długo grał, nie schodząc poniżej pewnego poziomu, a utrzymywał wysoki poziom. Jak popatrzymy sobie na drużynę Jastrzębskiego Węgla,
to większe mieli problemy w Jastrzębskim Węglu z utrzymaniem formy Klewno, albo sam Francuz miał duże problemy, żeby trzymać tą równowagę. Były kłopoty na ataku, bo Błaje miał obniżkę i sam tak. Toniutti też grał troszkę gorzej na rozegraniu. Tak, tak. A tych wahnięć formy właśnie po Tomku nie było widać, a mówimy tutaj o bardzo dobrym graniu w tym sezonie, które utrzymywał przez bardzo długi okres, także no, grając po prostu tak długo, tak dobrze w siatkówkę, no szkoda, żeby nie korzystać z takiego po prostu z takiego talentu, no bo ten chłopak ma talent, to widać, że jak popatrzymy sobie, rozdrabniając go trochę tak na szczegóły, na indywidualnie, na pozycji, jak on potrafi grać, ale iloma elementami, prawda? To jest i pewne przyjęcie, i bardzo dobra obrona w szóstej strefie, świetnie czyta grę na siatce, czyli blokowanie piłek, do tego myślę, że coraz mocniejsza i stabilniejsza zagrywka. No i ofensywa, także no ma wszystkie takie naprawdę w tym momencie potrzebne jakby wartości do tego, żeby po prostu naszej reprezentacji pomóc, szczególnie w ofensywie na lewym skrzydle, ale my możemy go lubić, my możemy go chcieć, a trener Grbicz ma po prostu swój pomysł i swoje plany. Tak, czy da się uciszyć trenę limitu czasowego serwisu? No, trochę to jest poza chyba, Damian, naszymi kompetencjami. Ale czy to? Uciszyć syrenę limitu czasowego, wiesz, tam ta syrenka tak troszkę... O Jezu, bo jak no to, właśnie, to jest nadziejna historia. Powiedz mi, bo ty przecież byłeś siatkarzem i to znakomitym, no jak to wpływa gdzieś, no jeszcze powiedzmy, my kibice, czy nawet na trybunach, czy przed telewizorami, no dobra, możemy to znieść, ale jak to działa na tego, który gra? Może... Samo to na jakby na tego, który zagrywa, bo chodzi o tego, który serwuje, to myślę, że siatkarki i siatkarze bardzo szybko do tego po prostu się dostosowują, co jest nowego jakby zaproponowane. Także myślę, że jak według mnie nie doszło na przykład do żadnego takiego spóźnienia, które mogło być w ten sposób egzekwowane, no może jedno. Takie widziałem w trakcie tych wielu spotkań, że któryś z siatkarzy się zagapił, a najgorzej co może być, jak już poleciała piłka z serwisu, pofrunęła, jest wymiana, jest akcja i nagle pojawia się ten brzęczek i po prostu reprezentacje wariują. Miałem tak w meczu Niemcy z Brazylią i to w końcowych fragmentach. Tak też chyba było w pierwszym tygodniu u dziewczyn, o ile nie pamiętam, kiedy nasze grały w Turcji. To też ta syrena się tak w dziwnym momencie... No dobra, no jest to jakiś pomysł ale to jest kompletny do udoskonalenia. Ale to jest kompletny bezsens. No tak, to nie jest sygnalizacja dźwiękowa, nie wiem, nie powinna decydować się, bo ktoś tam naciska. Tylko jednak powinno być to automatycznie, że jak faktycznie przekroczy się ten czas, to niech pojawi się ten dźwięk, prawda? No i to będzie, można powiedzieć, koniec zagrywki, koniec serwu. Wtedy powinna się skończyć już akcja. Trudno, przegrywamy ją, oddajemy piłkę na drugą stronę, rywalowi. Ale nie powinien się ten sygnał pojawiać z jakimś kilkusekundowym opóźnieniem, bo to jest paranoja jakaś. No, no to kolejnie. Jakich zawodników oczekujesz ty na przyjęciu? Podejrzewam, że na razie rozmawiamy o turnieju finałowym w Gdańsku, no bo nie wybiegamy ani do Mistrzostw Europy, ani do kwalifikacji olimpijskich, tym bardziej do Igrzysk. Więc no taka twoja piątka na przyjęciu, gdybyś ty dzisiaj miał skreślić takie 5 nazwisk. Na podstawie tego, co widzimy, no już ten materiał porównawczy jest dość duży, bo chłopaki tych 9 meczów oficjalnych w Lidze Narodów rozegrali. Z jednej strony bym poczekał jeszcze do końca tego trzeciego tygodnia, bo też można powiedzieć, w tym momencie na kogoś można postawić, kogoś można by skreślić, a tu się okaże, że jutro ktoś wyjdzie rano z Brazylią i zagra jakiś bardzo dobry mecz, prawda? I dzisiaj go nie widzimy, a to jeszcze jest ten czas teraz tego ostatniego tygodnia, żeby zaprezentować umiejętności, żeby pomóc reprezentacji. Każdy chce zagrać oczywiście dobre spotkanie i ktoś może zagrać jakieś 2-3 mecze jeszcze dobre z rzędu i nagle ten wektor bardzo szybko nam się też zmienia, prawda? Że dzisiaj go nie widzimy, a jutro mówimy, o Boże, zagrał 3 mecze, no to jak mu nie może pojawić się teraz w turnieju finałowym. Także jeszcze bym poczekał z takim pytaniem do końca trzeciego tygodnia. Po pierwszym meczu ze Słowenią będą, zdaje się, wyprzedać Semeniuka na formę, tutaj serduszko mi zasłoniło. Kamila. Kamila, no tak, Semeniuka. Ciągle czekamy, rzeczywiście czekamy na Kamila? To jeszcze ciągle nie jest, no nie jest jeszcze to ten Kamil z poprzedniego sezonu. Ale poczekaj, jest z nami pan Marcin, już teraz bezpośrednio. Marcin z Siechnic pod Wrocławiem. Tylko czy my się będziemy widzieć, czy tylko słyszeć? Zaraz się przekonamy. O, widzimy się serdecznie. Panie Marcinie, kłaniamy się. No to bardzo proszę. To jest wolne forum.
Niech Pan się nam z nami dzieli tym, co Panu gdzieś siatkarsko po głowie się kręci. Właśnie to jest tak, jestem trochę świeżakiem, jeśli chodzi o tą grę siatkarską, dlatego, bo jest dopiero to mój pierwszy rok, kiedy oglądałem Plus Ligę i jakby patrząc taki pierwszy pełny sezon właśnie reprezentacyjny, tak więc mogę mieć jakby patrząc słabe pojęcie, jeśli chodzi o, no, o siatkówkę, ale mam takie pytanie, jeśli chodzi bezpośrednio o jutrzejszy mecz z Brazylią. Czy lepiej byłoby go poświęcić na jednak ołtarzu mniejszych strat w rankingu, czy lepiej jednak zacisnąć zęby, wziąć ketona i cisnąć z Brazylią i jednak próbować nie stracić punktów z Kanadą? No to Damian, konkretne bardzo pytanie. Myślę, że patrząc na samą też naszą reprezentację, bo to jakby ja obserwuję tak też, żeby to wszystko Grbić się stara się, żeby to według niego gdzieś tam jego pomysłu współgrało, prawda? Także obojętnie z kim nie gramy, czy gramy z Brazylią, czy zagramy z Kanadą, to myśli na ten moment trener Grbić, żeby to nasz zespół jak najlepiej przygotowywać, testować nowych zawodników, przygotowywać ich oczywiście pod turniej finałowy. Można z takim nieobojętnie, jak się potoczy mecz, ale po prostu przygotowywać skład na to, żeby wyjść, walczyć, pokonać Brazylię, pokonać Kanadę, nie myśląc na ten momencie chyba jeszcze o jakichś środkach przeciwbólowych, bo z tego, co wszyscy słyszymy, to nie ma jakichś większych problemów w naszej reprezentacji na ten moment, jeśli chodzi o zdrowie. Także myślę, że na ten moment jest tylu jednak nowych zawodników, jeśli chodzi o ten temat przygotowania pod turniej finałowy, no, że powinien Grbić wyjść, myślę, na ten moment już takim jak najmocniejszym składem z tego, który teraz zabrał na ten trzeci tydzień, żeby nie tylko bić się z tą Brazylią, ale spróbować z nią wygrać. Także niczego bym nie odpuszczał, a myśląc tutaj o tym też, co robi Grbić, poświęcił ten ostatni moment jednak i te ostatnie trzy spotkania tej Ligi Narodów, żeby grać coraz mocniejszym składem, takim pełnowartościowym. Na przykład uważam na ten moment, że jeżeli zaskoczył Kurek po wejściu ze Słowenią i zaskoczył Bednosz, to powinni się ci zawodnicy pojawić na meczu z Brazylią. Tak, słuchamy. Słuchamy jeszcze. Jeszcze jedno pytanie chciałem zadać odnośnie, jakby nie patrząc tych tutaj Rosji, Białorusi, które są właśnie tutaj, jakby patrząc, zablokowane przez FIB. I mam takie pytanie, jeśli chodzi o Iran. Jak panowie myślą odnośnie, czy też powinni jednak włodarze FIB-u też, jakby patrząc, zablokować Iran, żeby Iran też nie mógł grać? Bo jakby patrząc, to mocno wspiera Rosję. Tak jakby pan kontynuował moją rozmowę sprzed kilku godzin, dzisiaj przy okazji turnieju wimbledońskiego, podobna rozmowa z Dawidem Olejniczakiem na temat rosyjskich i białoruskich tenisistów, tenisistek, które grają w tym cyklu, no ale pan pyta o Iran. My tak nie jesteśmy programem politycznym, ale no nie, twoje zdanie, tu mówimy o tym, co nam w duszy gra. No, myślę, że jeżeli to ma taki wymiar, który obserwujemy, bo tylko też nasłuchujemy tego, prawda, co dzieje się wokół nas, szczególnie jeśli chodzi o media. A jeżeli Iran staje po stronie tych, którzy już dawno powinni tę napaść przegrać, no to powinny się władze FIFA by mocno zastanawiać. No, dlaczego mieliby dalej być w tym świecie, który powinien być, powiedzmy szczerze, normalny, prawda, bez wojny, żyć w spokoju. No tylko, że dodam tutaj, że to, nie wiem, czy pan się zgodzi, że to troszkę nie dotyczy tylko Iranu, bo jest no niestety parę państw na świecie, które nie do końca są przeciw temu, co robi Rosja, w związku z tym, no... Głęboki problem. Jest to problem, natomiast ja się tylko zgodzę z tym, bo pan łączy politykę ze sportem i słusznie, że pan to robi, dlatego że jak ja słyszę, że sport nie ma nic wspólnego z polityką, to, no to po prostu pusty śmiech mnie bierze, dlatego że sport bardzo często no to jest może nie czysta polityka, ale ma bezpośredni kontakt z polityką, widzimy to na co dzień, no ale pana jakie jest zdanie na ten temat, ja jestem ciekawy.
No to jest właśnie problem, bo tak szczerze powiedziawszy, gdybyśmy tak mieli blokować, to też bym zablokował Turcję, bo Turcja ostatnio zaatakowała, jakby nie patrząc, w sąsiednie kraje i tak szczerze powiedziawszy, gdybyśmy mieli tak blokować, to w tym momencie już nie mielibyśmy z kim grać. Tylko no tak, bo jakby się... tą Rosję i Białoruś. Jakby się być bardzo ortodoksyjnym, to w ramach prawa Nepalczyków czy Tajwanu, to i Chińczyków też nie za bardzo trzeba, można by przyjmować. Z tym, że to już może jest przesada, natomiast myślę, że Rosja to jest czysta agresja jednego państwa na drugi kraj. Tu nie ma jakiejś tylko polityki agresywnej, to jest czysta mordercza napaść i tutaj nie ma co do tego wątpliwości. A mam ciekawe pytanie, jak pan do siatkówki trafił, skoro od roku? To co takiego się stało, że nagle, jako dojrzały mężczyzna, od roku zainteresował się pan siatkówką? Jak rozumiem, nie przystawił panu nikt pistoletu do czoła i powiedział: słuchaj, kochany, ale teraz to siatkówką się masz interesować. A nie, to był mecz jednak kobiet z Serbią. Po prostu tak mocno mi zapadł w pamięć i tak bardzo kibicowałem naszym, czy pomyślałem sobie, a może czas wykupić posad na stałe i jednak spróbować tutaj jednak się zainteresować tym sportem. Bo jakby nie patrząc, to właśnie w nim mamy sukcesy, bo ja wychodzę właśnie z piłki nożnej i właśnie i tak patrząc na to, jak właśnie ostatnio mecz nasz z Mołdawią wyglądał, a jak mecze, które były, jakby nie patrząc, pomiędzy meczem z Mołdawią jednak się odbiły jakby nie patrząc, słabym echem wśród moich znajomych z pracy, moich znajomych poza pracą, to trochę smutno mi się robi. I ja chciałbym go wspierać bardziej. Tak, to prawda. Wie pan co, to już rzeczywiście może lepiej o tym Iranie rozmawiać niż o meczu Polska-Mołdawia, bo to chyba nawet jest bezpieczniejszy temat, ale to wie pan co, to ja mam dla pana propozycję, bo chodzi o panu, o mecz z Serbią na Mistrzostwach Świata w ubiegłym roku, prawda? O ten mecz z Serbkami. Tak, dokładnie. Gdzie byliśmy od włos od półfinału Mistrzostw Świata, to się zaczęło jeszcze meczem z Amerykankami. No i wszyscy mówią, że to nowe oblicze, bo reprezentacja Polski kobiet nie jest nowa personalnie, tylko po nowemu gra i po nowemu wygląda, tak bym powiedział. No to jeśli pan swoje serce siatkówce oddał wtedy na tych Mistrzostwach Świata, dzięki meczowi z Serbią, może po części też ze Stanami Zjednoczonymi, a tam się sytuuje ten moment, który bardzo ważny był dla tych dziewczyn, gdzie właśnie one nagle tam na tych Mistrzostwach Świata zaczęły ten marsz do przodu. No to wie pan co, jak to się na przykład skończy medalem Mistrzostw Europy i awansem do Igrzysk Olimpijskich, to ja panu obiecuję, zatrzymamy kontakt, spakujemy pana, zawieziemy pana do Szczyrku na spotkanie z reprezentacją Polski kobiet, bo powiemy, że to się nie zaczęło od Serbii czy Ameryki, tylko to się od pana zaczęło, bo pan dał wtedy serducho polskiej reprezentacji i dziewczyny to serducho przyjęły, więc jesteśmy już umówieni, już wiemy, kto to sprawił, nie Lavarini, a człowiek spod Wrocławia. Bardzo mi miło. Może tak być, jesteśmy umówieni. Że jeśli tak, to będzie pan, że tak powiem, twarzą nowej reprezentacji Polski kobiet. Jeszcze jakaś pytanko, nie jesteśmy piękną, do dyspozycji. Ale... Nie, proszę pana, nie uroda piękną, rzecz ale... względna i absolutnie, wie pan, to nie jest tak, nie ma ani pięknych, ani brzydkich. To nie jest tak. Świat się tak nie dzieli. Powiedziałbym inaczej, są mądrzy i głupi, no. I obyśmy zawsze byli po tej pierwszej stronie, no. Choć czasami coś głupiego zrobimy, no. To nawet mądremu się zdarzy, prawda? Nie, kłaniamy się nisko, dziękujemy i zapraszamy, no to, żeby pan był stałym naszym uczestnikiem tych naszych czwartkowych wieczornych pogaduch o siatkówce. Będę się starał. Dzięki bardzo, do następnego, kłaniamy się pięknie. Zadałem to pytanie, które... Tak, proszę bardzo. No nie słyszałem, bo się łączyłem, tak więc dziękuję. A jakie pytanie, jakie pytanie? Bardzo miłe. O to która... A, to pan pisał o tej syrenie. Pan pisał o tej syrenie, to Damian tu mówił, że ona może nie przeszkadza
serwującemu, tylko ona się odzywa z jakimś opóźnieniem w ogóle totalnym. No jest to kretynizm, jest to błąd. Spróbujemy wpłynąć w Gdańsku. Tak, ale jak myślimy też o takim poziomie światowym, bo rozmawiamy o poziomie światowym, gdzie gra najlepsze 16 reprezentacji, gdzie jakby nie było, jeśli chodzi o siatkówkę, grają gwiazdy i pojawia się naprawdę no, coś, co nie powinno mieć miejsca tak naprawdę, bo zaczyna się czasami naprawdę fajny mecz. Mówię, mieliśmy ten przykład taki, końcówka ciekawa. Niemcy prowadzili z Brazylią w pierwszym secie. I nagle włączyła się ta syrena, Niemcy przestali grać, przegrali akcję, bo Brazylijczycy po prostu zagrali do końca. A tak naprawdę powinno być bez punktu. Tak, powinien przerwać sędzia to. A sędzia po prostu nie wiedział, albo nie wiedział co zrobić, nie wiedział jak się zachować. Przyznał punkt reprezentacji Brazylii. Na poziomie światowym jest to nie do przyjęcia. Tak, 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 tak. No cóż, jak się okazuje, że czasami ten świat no, uczy się trochę wolno, no ale może się kiedyś nauczy. Na szczęście teraz ta Liga Narodów będzie w Gdańsku, to tam może uda się trochę pomóc, żeby już ta syrena nie była. Dziękuję za przyjęcie i życzę wszystkim wygranej. Już pan brawa od naszych, już pan brawa od naszych widzów na czacie dostaje, więc widzi pan. Widzi pan? Wystarczyło parę minut, także zachęcamy, jesteśmy umówieni, za tydzień sobie o dziewczynach pogadamy prawdopodobnie, bo będziemy w trakcie finału Siatkarskiej Ligi Narodów Dziewczyn, więc umawiamy się za tydzień. Super, dzięki, pozdrawiamy serdecznie, kłaniamy się nisko. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. No właśnie, tak się nam łączą te siatkówki żeńska, męska, a teraz byliśmy pod Wrocławiem, a teraz chyba wędrujemy pod Łódź, czyli coś w okolicach Polski Centralnej. Poproszę tylko o imię. Pan Andrzej, tak? Andrzej, jest Andrzej. Andrzeju, no to Damian, Krzysiek, witamy serdecznie. Proszę bardzo, słuchamy. Kontynuując ten Iran, tak przez krótką chwilę, nie macie Państwo wrażenia, że taka sytuacja jak teraz może doprowadzić do takiego precedensu, który potem może mieć no, negatywne konsekwencje, bo jeżeli za te 4 mecze, które na najbliższym turnieju Iran rozegra, tutaj nie będą liczone punkty do rankingu, ani w przypadku ich wygranej, ani przegranej, no tak... raczej krzywo się na to patrzy. To jest takie, no, tak kolokwialnie mówić, śliski temat. To jest tak, no nie podoba mi się to. Ja rozumiem, że wiadomo, względy polityczne doprowadziły do tego, że tam Amin nie dostał i trener Irańczyków nie dostali tych wiz, ale no mimo wszystko, jeżeli wszyscy no, jesteśmy jakby równi, obowiązują nas te same zasady, to po pierwsze, moim zdaniem przynajmniej, federacje powinny się dogadać na tyle, że wszyscy zawodnicy mogą wjeżdżać do wszystkich krajów, tym bardziej, że to, że turniej gdzie będzie rozgrywany, to było wiadomo już bardzo dawno temu. Więc dlaczego te problemy pojawiają się dopiero teraz? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że to jest też nie fair względem innych drużyn, bo no tu akurat mamy przykład, gdzie Iran na tym turnieju będzie grał z... Grał już z Brazylią, potem jest Bułgaria, Argentyna i Kuba. Ale jeżeli byłyby to 4 mecze, które potencjalnie miałby przegrać, powiedzmy, że byłby słabszym zespołem, no to on nie dostał, w sensie nie straciłby tyle punktów, które by straciły inne drużyny, które muszą grać z tymi mocniejszymi zespołami. No i to sprawia wrażenie, że to nie jest równa sytuacja. No i tak obserwujemy taką właśnie znowu delikatną sprawę, bo wszystkim nam się to nie podoba. Co innego mogliby tak naprawdę zrobić bardziej sprawiedliwego włodarza FIVB, prawda? No bo bardziej przychylili się w stronę reprezentacji Iranu, która nie mogła tam po prostu zawalczyć pełnym składem. Ale faktycznie ma to oddźwięk w stosunku co do innych reprezentacji. No, jak można było inaczej ruszyć ten temat? Tak, może masz jakieś propozycje, bo jak można by było to dostosować się po prostu do tego, rodzaj rekompensaty, do tego co się stało, jak można by było się do tego dostosować, jeśli chodzi o FIVB? Znaczy, ja
Ja nie rozumiem bardziej tematu tak pod kątem organizacyjnym, dlaczego wizy były tak późno załatwiane dla tych zawodników. Jeżeli to by było wiadomo, że oni w danym terminie będą lecieli, wiadomo, no jeszcze nie było wiadomo stricte, który z zawodników pojedzie, ale na jakiejś wstępnej liście było wiadomo, że na przykład przykładowo Amin może jechać na ten turniej i może być potencjalny problem, bo każdy wie, jaką on ma metrykę, że tak powiem. Tak kolokwialnie po prostu. Grał w klubie wojskowym ostatnio, prawda? Tak, dokładnie. I teraz, jeżeli wiedzieliśmy, gdzie rozgrywają się te zawody, no to ja porównałbym to do błędu organizacyjnego, no, na poziomie tego, który miał miejsce na koniec sezonu i finału w pierwszej ligi, gdzie się okazało, że nagle nie możemy rozegrać serii do 3 meczów, tylko do 2, bo było niedopatrzenie na wcześniejszym etapie. Gdyby o te wizy starano się wcześniej, nawet w takiej wersji wstępnej, to byłoby wiadomo, że jest mała szansa, że dostanie i byłoby więcej czasu na znalezienie jakiegoś rozwiązania. No, to jest kolejny taki przykład. Jednak na ten moment słabości organizacji, jaką jest FIVB, że takie sprawy powinny być wcześniej po prostu rozwiązane i dużo wcześniej przygotowane. No tym bardziej, że jakby nawet sama logika sportowej rywalizacji gdzieś tej międzynarodowej, nie tylko siatkarskiej, jest przecież taka, bo ty mówisz, że no wiadomo, może skład nie był jeszcze znany, kto pojedzie, ale no dziś sportowiec nagle gdzieś awansuje w jakiejś dyscyplinie i pojutrze musi być na drugim końcu świata w innym kraju i to się załatwia od ręki. No wiadomo, że takie sprawy wizowe dotyczące rywalizacji sportowej są organizowane zupełnie innymi kanałami niż na zwykłych szarych ludzi, bo dziś wywalczysz awans i pojutrze jedziesz na zawody. Jak mogłeś wiedzieć, że będziesz jechał, kiedy jeszcze powiedzmy tego awansu gdzieś nie wywalczyłeś? Ja już mówię o przeróżnych innych dyscyplinach, więc to nie jest moim zdaniem oczywiście żaden argument, że oni czy za późno, czy za wcześnie. W sporcie nieprzewidywalność także i tego elementu dotyczy, tak mi się wydaje. Tak, no na pewno tak jak mówisz też, jest to na ten moment niesprawiedliwe, jeśli chodzi o inne reprezentacje, ale czy są w tym momencie z tego jakiekolwiek korzyści, jeśli chodzi o reprezentację Iranu? Czy oni po prostu za to płacą na ten moment, jeśli chodzi o ten ranking FIVB? No właśnie teraz jest kwestia, no bo czysto teoretycznie dla mnie, jeżeli byłby najmocniejszy skład, to na ten turniej ostatni, gdzie mamy mecz z Brazylią, moim zdaniem Brazylijczycy by go wygrali bez względu na to, jakby tak porównując szanse, czy jakby z Aminem, wiadomo, że mieliby większe szanse, ale czy to dalej byłyby realne szanse, żeby zdobyć te punkty. Jeżeli mają Argentynę, która teraz jak na ten trzeci turniej przyjechał De Checo, oni naprawdę grają kawał dobrej siatkówki. Nie wiem, czy zgodzicie się Państwo ze mną, bo ja oglądałem ten mecz z Serbią i naprawdę jakby przed meczem jeszcze tak myśląc, że wróci Kovacevic, tam miał wrócić jeszcze... Podraszczanin wrócił. No, tak, tylko oni de facto chyba już nie weszli na boisko, ale jakby widząc to, że oni wchodzą, ja mówię, raczej miałem takie wrażenie, że bliżej do Serbii mi było, tym bardziej, że no, tego De Checo nie było, ale przyszedł i poczarował. Więc kwestia jest też taka, że no, ten mecz z Brazylią i z Argentyną teoretycznie no, moim zdaniem byłyby do przegrania. Jest mecz z Kubą, który moim zdaniem Iran by wygrał, no i jest mecz z Bułgarią. I tutaj jest takie 50-50 moim zdaniem. Teraz tak naprawdę na przykład wychodzi Amin, szkodą dla Iranu, tak? No właśnie. Czyli Iran ponosi szkodę, tak? No tak, jak najbardziej ponosi szkodę, no bo grają bez swojego podstawowego atakującego. A inna kwestia jest też taka, że no nie zapominajmy, teraz patrzymy jakby w perspektywie tylko Ligi Narodów, ale musimy mieć gdzieś z tyłu głowy, że te punkty, które zdobywamy, to jest przepustka też do Olimpiady. I tego, co się straci teraz, potem nie będzie już tak łatwo by to robić. Bo te drużyny, które zapewnią sobie we wrześniu na tych turniejach eliminacyjnych awans, no wiadomo, w przyszłym roku już będą miały kompletnie inny system przygotowań, ale dalej będzie grono zespołów, które wcale nie słabych zespołów, które będą walczyły o te punkty i de facto no, może to się odbić w dłuższej perspektywie czasu.
Tak, no myślę, że tutaj nie ma złotego środka, aczkolwiek ja widzę tak, tylko to musi być konsekwencja na przyszłość. Jeśli jakaś organizacja, w tym przypadku EWVB, powiedzmy, podejmuje decyzję, no EWVB to jest też związek wszystkich sportowych związków światowych siatkarskich. Jeśli gdzieś wspólnie, czy większością podejmujemy decyzję, że w wyniku tego, co się na przykład dzieje na Ukrainie, nie grają z nami Rosjanie, Białorusini i taką decyzję podjęło EWVB, to okej. Natomiast też nie możemy dopuścić sytuacji, bo każdy kraj z jakimś krajem może być na pieńku i nie mogą sobie kraje no nie wpuszczać pojedynczych zawodników, prawda? No dokładnie. No nie może tak być, bo to wtedy no, za chwilę tego nie wpuszczą z jakiegoś powodu, za chwilę tamtej nie wpuszczą z jakiegoś powodu i to powinna wtedy organizacja karać daną federację z danego kraju, który, no bo jako ogólnie przyjęliśmy, że rzeczywiście wykluczamy Białorusinów, Rosjan, wszyscy to akceptują, ale to oznacza, że obywatele wszystkich innych krajów, którzy grają w ramach naszej organizacji, no mają swobodny przepływ, no. No tak, to Amerykanie w tym momencie nie wykazali się tak naprawdę, no, można powiedzieć, w tym momencie tym, co powinni zrobić. Po prostu. I moim skromnym zdaniem, w świecie idealnym, czyli takim, że niegdzie mocny może więcej, a Ameryka jest mocnym krajem światowym, to gdybym ja był taki ortodoksyjny w tym momencie, czyli na przykład siedząc u steru EWVB, nie wpuszczają zawodnika, ja bym wykluczył reprezentację Stanów Zjednoczonych w tym roku z rozgrywek Ligi Narodów. No ktoś, rozumiesz, no... Może wiesz, no, samo wykluczenie nie, ale może wiesz, w jakiś sposób, jakieś kary, czy... No ale co kary finansowej? To gość wyciągnie 5 tysięcy... To by musiały być punkty karne, moim zdaniem. Albo punkty karne, prawda? Tak. Albo punkty karne do rankingu. To nie problem. To nie problem. Okej, okay, może z tym wykluczeniem to ja przesoliłem. Masz rację, za ostra kara. Ale masz rację. O, na przykład niewpuszczenie to jest 5 punktów mniej w tabeli Ligi Narodów teraz. Prawda? I jakaś obniżka rankingu punktowa w rankingu FIFA-owskim. No nie może tak być, bo teraz pomyśl, że Irańczycy nie wpuszczą pół reprezentacji Stanów Zjednoczonych za rok. Tak? No i się okaże, że na przykład dopuszczą im siódemkę, z czego będzie dwóch libero. No bo po czym na przykład my w sojuszu z Amerykanami nie wpuścimy Irańczyków za rok. Ja buduję piramidalną, chorą sytuację, no tak, ale to często tak się kończy. No to potem na przykład Chińczycy nie wpuszczą Polaków, bo się zblatują z Irańczykami. No i przestaniemy się wpuszczać. No to chore. No na to już musiałaby być przygotowana, chociaż nie była Światowa Federacja FIFA-OB, musiały mieć gotowe na to po prostu procedury, a tego nikt nie przewidział. No właśnie, że jeśli Światowa Organizacja wyklucza dany kraj jako decyzja, i tu mi się podoba, tu biliśmy brawo rok temu ponad FIFA-OB za wykluczenie Rosji i Białorusi, to okej, tych obywateli tych krajów możemy sobie nie wpuszczać na nasze zawody. No ale skoro Iran jest praworządnym, prawnym uczestnikiem EWVB, czyli Światowej Federacji Siatkarskiej, jeśli zgodnie z prawem występuje w rozgrywkach pod szyldem EWVB, to żaden kraj, który jest również uczestnikiem tej organizacji, a Stany Zjednoczone są uczestnikiem EWVB, no nie ma prawa robić selekcji. Bo to jest taka selekcja, pan bez krawata do nas nie wejdzie. No. Także tutaj absolutnie uważam, że precedens powstał. Zobaczymy teraz, jak zareaguje EWVB, to co mówi Damian. Bo nie jest jeszcze grzechem wielkim popełnić pierwszy błąd. Ale drugi taki sam popełnić, to już będzie duży grzech. I jeśli powstanie na bazie tego incydentu procedura na następny taki przypadek, mądra procedura, to ja powiem, EWVB zrobiło to, co trzeba. A jeśli nie powstanie i za chwilę się dowiemy, że ktoś kogoś znowu nie wpuścił, no to źle, to wtedy będzie bardzo źle. Nie, takie jest moje zdanie. Dobrze, to spuentowałeś. No jak najbardziej, tym bardziej,
Tym bardziej, że miejmy w perspektywie, że po Paryżu, jak dobrze pamiętam, Igrzyska Olimpijskie są w Stanach Zjednoczonych. Ja wiem, że to jest już taki bardzo kawał czasu, ale no i wtedy na przykład Iran zakwalifikuje się na Olimpiadę i nie wpuszczą zawodników, no to by było coś, no niech no tak, nawet to już jest... myśleć. Tak, tak, bo to już jest, no dobrze, siatkówka może jest fajnym sportem, ale jeszcze nie aż tak globalnym i ważnym, że o to nikt wojny nie będzie wielkiej toczył, ale masz rację, Igrzyska Olimpijskie to już jest polityka czysta, prawda? Tu się zgodzimy. No dokładnie. Ale w kwestiach organizacyjnych jeszcze zostając, ja nie rozumiem na przykład, dlaczego FIVB broni się tak bardzo przed challenge'em, jakby w wersji takiej, w którym my mamy u nas plus lidze. Jeżeli, jak ja oglądam te mecze, zwłaszcza te, które były w Azji, to po prostu nóż w kieszeni się otwiera i komentatorom dużej ilości także. Po pierwsze czas trwania, po drugie to, że na przykład nie możemy sprawdzić przełożenia jakby ręki, no wiadomo, sytuacji, gdzie... Tak, dokładnie. No, ja rozumiem, mamy fajną, fajny gadżet teraz, który moim zdaniem strzał w dziesiątkę, ten tablet dla sędziego, ale dlaczego jeżeli jedna z federacji, która jest w FIVB, w tym przypadku Polska, ma tak rozbudowany system challenge'u, to czemu Światowa Federacja nie chce z tego skorzystać i jeżeli chcemy, żeby to były faktycznie rozgrywki prowadzone na wysokim poziomie, żebyśmy mieli tutaj, no, mogli sprawdzić praktycznie wszystko jak najszybciej, żeby to było sprawiedliwe, to dlaczego nie wykorzystujemy jakby maksymalnego potencjału tych możliwości? Ja myślę, że wiesz, my byśmy wykorzystali, bo no, tak jak mówisz, system challenge'owy w plus lidze jest dopracowany ze szczegółami, ale to tak naprawdę Światowa Federacja nie chce z tego skorzystać. Oni będą uważali, że mają coś lepszego, oni zawsze wiedzą lepiej, oni po prostu mają swoje i to swoje będą promowali i to jest ich, jakby można powiedzieć, produkt. Musieliby na ten moment, myślę, wpuścić, wiesz, coś z zewnątrz. Czyli ten na przykład challenge, który został dopracowany ze szczegółami w Polsce, musiałaby wziąć Światowa Federacja, a to już jest, nie jest ich i to by był dla nich problem. Ja nawet powiedziałbym jeszcze bardziej może brutalnie, ja nie jestem prawnikiem, więc tu mam nadzieję, że nie pobłądzę. FIVB jest jednak prywatną organizacją, więc ich taka formuła przetargu nie obowiązuje, prawda? Więc to nie jest tak, że oni muszą ogłosić przetarg. Przychodzą oferty na przykład dotyczące wideoweryfikacji challenge'u z całego świata i wybieramy najlepszą i tak dalej. Ja powiem może brutalnie tak, to co powiedział Damian, zgoda, ale jeszcze bym do tego dołożył jedno zdanie, bo co się z tym wiąże? Pieniążki. No pieniądze. No przecież firma, która realizuje challenge, podpisuje umowę z FIVB, bo to jest, i okej, że podpisuje, tu nic nie ma zdrożnego, no i otrzymuje za ten cały system pieniądze, to też jest wszystko w porządku. No, no to możemy się tylko, wiesz, no... Tylko nie ma weryfikacji tak naprawdę, który... Tylko nie ma przetargu, bo to tak widzisz, tak, państwowa firma musi kupić, za przeproszeniem, papier toaletowy, to się tak żartujemy, to też musi ogłosić przetarg. Do wszystkich firm niemalże... Wiesz, jak to wygląda, no. A tu nie ma, to jest prywatna firma, no i... No wiesz, no wolą widocznie płacić tym, niż... Tak, no wolą płacić tym niż tym, no. Wolą mieć gorszy challenge, a uważać, że mają lepszy. Tak jest. No tak jest, no to mój Boże, no. Tak to wygląda, ale fakt, że rzeczywiście to, co powiedziałeś, ja to nazywam 3 sekundy dla sędziego, tak sobie to gdzieś opisałem w głowie i tak używam. To jest jedna z niewielu rzeczy, które się rzeczywiście udało FIVB w ostatnich czasach od tej strony regulaminowo otoczkowej wokół meczu siatkarskiego. Tu pełna zgoda. No to się tak, im udało. Tutaj się zgodzę, ale jakby idąc dalej, brnąć w te rzeczy organizacyjne, jakby wchodząc, chciałem porozmawiać trochę o przyjmujących, ale ten temat... Proszę, śmiało. Bo znaczy jeszcze w kwestiach tych organizacyjnych, to jak w ogóle wyglądają teraz mecze, to gdzie są umieszczone te stoliki sędziowskie i tak dalej.
Wcześniej było tak, że ten sędzia główny miał naprzeciwko siebie, wiadomo, drugiego sędziego, ale za tym był cały stolik sędziowski i oni chociaż mogli wzrokowo się skomunikować. A teraz to no, tak aż dziwnie wygląda, jak ten sędzia się wykręca na tym stoliku i już, no i jeszcze kwestia dziewczynek, czy dzieci, które podają piłki. One są tak blisko boiska, ile razy już widzieliśmy sytuację, gdzie po prostu któryś z zawodników padł. Tam naprawdę grają, no Damian grał, Damian jest słusznej postury i naprawdę to, jeżeli w taką małą dziewczynkę wleci taki chłop, no to coś się może stać. No tak, wiesz, wcześniej czy później Tomasz, po prostu dojdzie do tego. No. Tomasz, też dużo, wiesz, słów prawdy twoich, ale można by iść dalej, wiesz, szukać takich wciąż, można powiedzieć, pięknego jednak obrazka, ale wciąż tam jest wiele niedoskonałości. My teraz mieliśmy w tych Stanach Zjednoczonych podczas tego turnieju w Anaheim taką sytuację, że serbski libero, tam gdzie już nie było reklamy, chciał pobiec za piłką. Ale tak było ciemno, w pewnym momencie jakby tam ktoś zgasił światło, bo naokoło czasami mamy te trybuny ciemne już, prawda? To jest nawet teraz taki, taki trend, żeby robić takie teatrum, żeby zrobić coś takiego. Robi się taką atmosferkę sceniczną z teatru. Ale on gdzieś tam, ja wiesz, jeszcze tą przestrzeń, żeby miał te metry, żeby nawet dogonić tę piłkę i ją podbić, ale zrobiło się tak tam ciemno, że jakby przepadł po prostu. Dobrze, że mu się nic nie stało. Na Filipinach w tym turnieju, gdzie nasi grają, trochę lepiej to wygląda, a niby ta sama organizacja, prawda, która robi cały teraz ten event, jeśli chodzi o mecz, prawda, to troszeczkę jaśniejsze trybuny, no i więcej tego pola manewru jednak gdzieś tam za reklamami biegnąc można tę piłkę wyciągnąć, także no widać, no. Firma, która po prostu się tym na ten moment zajmuje, no nie będzie tylko też mówić, że wszystko robią źle, ale jest tam wciąż do dopracowania właśnie takich szczegółów, o których rozmawiamy. Natomiast jeśli chodzi o tych rzeczywiście ustawienie ławek trenerskich, no wzięli to chyba z koszykówki z NBA, ale to głupi pomysł. Prawda, bo tam mamy te ławki trenerskie. No tak, tylko że to, co mówicie obaj. W NBA mamy tych trenerów chodzących prawie na linii i te ławki rezerwowych są pół metra za linią i my ich widzimy. No a w siatkówce chłopaki stoją po kwadratach tam z tyłu, jeszcze jak zwyciemnione, to już w ogóle nie widać, więc tam żadnego show i tak nie ma. Tam jest tylko ten jeden trener po jednej i po drugiej stronie, więc to tak, tam nic ciekawego w obrazku się nie dzieje. Tak, a też faktycznie to, co mówiłeś, dziwne jest co do tego pierwszego sędziego, że on tak naprawdę teraz widzi tego drugiego, ale z tyłu ma jeszcze tego challenge'owego. Ale w ogóle nie obraca się, na przykład się nie komunikują, tylko cały czas dostaje coś na słuchawkę i też jak wydaje się czasami taki, wiesz, taki rozkojarzony jakby był, czyli taki zaniepokojony tym, jaką informację dostaje, zamiast obrócić się i normalnie porozmawiać z sędzią challenge'owym po prostu jak było. Tak, a tym bardziej, że pierwszy sędzia to przede wszystkim powinien skupić na meczu i im mniej tych obowiązków takich, nazwijmy to, boiskowych, to powinien spełniać drugi. Słuchamy dalej. No już jakby zostając przy tym temacie, jeszcze przy tym przyciemnieniu, słyszałem na którymś meczu, nie pamiętam, który z komentatorów to powiedział, coś takiego miałoby sens, jeżeli piłka w momencie wyjścia poza obszar, że tak powiem, ten jakby oświetlony, byłaby uznawana jako piłka autowa. I wtedy nie mamy tych rzutów przez trybuny, które faktycznie są spektakularne, ale ktoś może potem w końcu nie wstać i będzie problem. Tak, to, no, ale tu fajną rzecz mówisz, rzeczywiście, no bo że piłka, która wychodzi poza, ja już nie pamiętam, ten regulaminowy prostokąt, nie boisko same, tylko plus to, no tylko kto by uznawał, czy ona wyszła, czy nie, to dopiero, czy ona już jest centymetr za tą strefą, czy jeszcze centymetr przed tą strefą, to wiesz, ile tam by czujników trzeba było zamontować, to już FIVB by zgłupiało, już na razie zostawmy, jakbyśmy jeszcze musieli obarczyć FIVB oceną, czy piłka przeszła za ciemno, czy jeszcze jest jasna, czy już jest ciemna, to słuchaj. To nie, nawet nie mów tego głośno, bo ktoś z FIVB usłyszy i wpadną na ten pomysł. Ty widzisz teraz te czujniki i te co chwilę by buczało na tej sali, co chwilę by się coś włączało i w zasadzie nikt by nie mógł grać w siatkówkę, wiesz. Oni sobie wymyślili czasowy serwis i słusznie, to jeszcze nie mogą z tym buczeniem se poradzić. Jak już zostawmy, no trudno, no. Nie widzę tego, tak żartując trochę, ale... Serwis to i
no jakby to by miało sens, jeżeli ja jakby... Ja praktycznie kończę studiowanie na Politechnice i nie rozumiem, jaki jest problem połączyć to z czujnikiem ruchu, w którym w momencie w piłce jest czujnik, w momencie dotknięcia piłki po prostu to się wyłącza i jeżeli piłka jest prowadzona w czasie, to to nie ma opcji, żeby zabuczało. I tyle. To jest robota, którą zrobi średnio ogarnięty student drugiego roku automatyki. No, no, to jest moje warto zdanie. Słuchać, bo inżynier mówi, no popatrzcie, no to może pomysł jest. Czyli co, że czujnik w piłce i on, jak ona przekracza, nazwijmy tą strefę bezpieczną, tak ją nazwijmy, znaczy, strefa bezpieczeństwa, tak? Znaczy, to mogłoby tak być, że po prostu w momencie uderzenia tej piłki, jakby no, ta piłka by nabierała rozpędu, tak to de facto no, ona jest tylko podrzucana, to nie jest duża prędkość. Więc w momencie, kiedy ją uderzamy, tym bardziej z zagrywki, no to ona nabiera szybko prędkości, więc wiadomo, że wtedy ten czujnik po prostu poprzez odpowiednie ustawienie no, mógłby wyłączać ten system cały i sprawę z głowy. No, to jest banalne rozwiązanie, ale chyba nikt na to nie wpadł. A ty Damian, nie masz jakiegoś inżynierskiego przeszkolenia? Bo ja trochę już się gubię, ale wiesz, ja nie wiem, dlaczego żelazko prasuje, a co dopiero o czujnikach w moim przypadku. Każdy coś innego, tylko siatkarskie przeszkolenie. Ale wiesz co, to jest fajne, może warto. No tak, tu już są, niech światło goni piłkę jak Batmana. O, to jest też pomysł, punktowiec na piłkę. No, kto wie, przyszłość przed nami, nie? A coś o przyjmujących chciałeś jeszcze, powiedz. Nie wchodźmy w tą inżynierię, bo ja już mam, mi się już te dwie komórki, które gonią po głowie, już się dawno zblokowały. Nie no, jakby zawodowo zajmuję się produkcją leków, więc może w to też nie brnijmy. Produkcją leków, to byś mnie wyleczył jeszcze. O kurczę. No nie, ale jakby o przyjmujących. Jakby wszyscy widzimy, co się dzieje z Kamilem Semeniukiem. On wrócił, no nie ukrywajmy, Nikola go ciągnie za uszy, żeby odzyskał blask starego Kamila, ale no jak widać, nie idzie to w dobrą stronę. I miałem taką zagwozdkę w momencie ogłoszenia składu na Gdańsk. No bo, na Gdańsk. Na właśnie turniej na Filipinach. Gdzie była informacja, gdzie jedzie 14, ale Tomek Fornal zostaje w treningu. I miał tam bodajże trenować z reprezentacją, która się przygotowuje do Uniwersjady, czy do Mistrzostw U21, no z którym z tych reprezentacji miał trenować. Ja chciałbym zapytać, jakby... Ja grałem w siatkówkę, ale to był taki poziom raczej w młodzieżowych rozgrywkach, na pewno nie ten poziom, więc jaki jest problem, żeby zabrać tą 15 osobę, żeby ona była ciągle z zespołem, mogła trenować także z zespołem, trener ma ciągle na niego oko, no po prostu wiadomo, nie mogłaby być wpisana w protokół, bo w protokole mamy tylko 14 osób, ale czy to byłby aż taki problem zabrać tą jedną dodatkową osobę, tym bardziej, że sam Nikola powiedział, że na Gdańsk przewidujemy tylko 15, w sensie tylko wybieramy z tej grupy 15 osób. Damian. Dla mnie w ogóle, wiesz, na ten moment, tak jak mówisz, no to też jest następna taka ciekawostka i trochę dziwna sprawa. Ale ja widzę w tym taką wewnętrznie taką właśnie niesprawiedliwość, że jak był Kamil w Zaksie, Semeniuk i zagrał super sezon, Zaksa zdobyła wszystko razem z Pucharem Europy, można było w ciemno stawiać na Kamila Semeniuka, w reprezentacji postawić na tego zawodnika. No teraz jest, mówię, no taka sytuacja właśnie z naszym Tomkiem Fornalem, że mówię, no, próbuję udowodnić, dobił się do siatkarskiego topu, gra super sezon, no i mówię, dla mnie jest to niesprawiedliwe, że w ogóle nie ma go na ten moment w tym trzecim aczkolwiek tygodniu. Właśnie on teraz, bo on udowodnił swoją wartość i jeszcze na razie tylko na poziomie ligowym, no i europejskich pucharów. Ale wcześniej Kamil... A teraz, tak, a teraz, ale wcześniej tak, to Kamil też. I teraz powinien dostać szansę,
no czy jest w stanie skoczyć z jakością jeszcze o ten stopień wyżej na poziomie dużej reprezentacji, w dużym turnieju, z bardzo dobrymi przeciwnikami? Znaczy, no, na ten moment tylko dziwi jedno, no, dlaczego faktycznie Nikola Grbić ma jednak małe zaufanie do Tomka Fornala, ma wielkie wciąż zaufanie do Kamila Semeniuka, a małe zaufanie do Tomka Fornala, bo chyba tutaj też na tym polu po prostu rozgrywa się ta przestrzeń. Ja mam na przykład taką teorię, że jakby Tomek moim zdaniem obronił się swoją grą i to jest, ja przynajmniej chciałbym, żeby to było potraktowane, ten ostatni turniej, jako możliwość wyboru. Czy bierzemy Bartka Bednoża, czy bierzemy Kamila Semeniuka. I wtedy nie zabranie Tomka Fornala, żeby zabrać tą dwójkę i żeby móc ją przetestować, okej, jest w stanie się to obronić. Ale w wypadku, w którym zostawiamy Tomka, który na ten moment jest, no, według statystyk, o ile się nie mylę, naszym najlepszym przyjmującym. W sensie pod kątem parametru przyjęcia. Biorąc pod uwagę to, że no, widzieliśmy, jak wszedł, to był pierwszy mecz Kuby Popiwczaka teraz, no to nie był wspaniały jego mecz w przyjęciu. Paweł Zatorski też widzimy, że w ostatnim czasie no, ta forma jest raczej tendencja zniżkowa. My potrzebujemy przyjmującego, który faktycznie będzie w stanie przyjąć, a nie tylko zaatakować. I no, odpalamy chłopaka, który robi to, co potrzeba. Nie rozumiem tego kompletnie. Panie inżynierze, dziękujemy, bo mamy informację, że spod Kielc mamy łączenie z panią Natalią. Słuchaj, bardzo dziękuję, fajnie było, no i to bądź też takim naszym stałym uczestnikiem, zwłaszcza w sprawach tych technologicznych, to w ogóle jesteś tutaj niezbędny, no. A czujnik w piłce, będziemy do władz, przynajmniej na razie może nie WVB, ale naszych przyjaciół z Polskiego Związku Piłki Siatkowej może najpierw przetestujemy na lidze. Dziękuję ci ślicznie, kłaniam się, pozdrawiam, no i zapraszam, co czwartek o 19 jesteśmy. Dzięki śliczne, a wiem, że mamy panią Natalię, dzięki bardzo, która próbuje się z nami połączyć, nie wiem, czy to już jest do zrealizacji, czy nie. Za chwilkę się dowiemy. Byliśmy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Słyszę na pewno, czy zobaczymy? Nie, nie zobaczymy. Będziemy się tylko słyszeć, no to dobrze. Co uważają panowie o hejcie na Olka Śliwkę, który zaczął się w zasadzie już w tamtym roku na Mistrzostwach Świata i z czego on może wynikać? Damian, masz pomysły? No wynika po prostu ze słabości, no jakby nie było ludzkiej, prawda, tego świata. No. Z tym musi się już mierzyć samo Olek Śliwka, ale jakie to miało podłoże, po prostu skąd się to wzięło, no to trzeba by było długo chyba odkopywać tych złych wpisów w internecie. Ktoś to musiał jakby zapoczątkować, prawda, później już ci, którzy chcieli mu dopiec, po prostu do tego się wszystkiego tylko dopieli i... Tak, bo w internecie, jak widzimy, jak czytamy, usłyszymy coś, co może być takim spokojnym, takim realnym po prostu wypowiedzią, a najczęściej najłatwiej tam jest komuś dokopać. No to jak zaczynamy dokopywać Śliwce, no to dużo jest takich chętnych, którzy wyleją tam swoje brudy po prostu na dobrego zawodnika, bo to jest dobry zawodnik. A dlaczego tylko na przykład jemu się tak dostało, no to już jest dziwne, prawda? Bo nie zawsze tylko Olek Śliwka, na przykład jak gra polska reprezentacja i gramy jakiś słaby mecz, to wynika na przykład z jego na przykład winy, że on gra słabo i nasza reprezentacja zaczyna grać słabo, ale wszystkie jakby ten kuby upomy i faktycznie wylewa się w jego stronę, no to jest internet, no to jest po prostu śmietnik i tam też po prostu myślę, to ma bezpośredni wpływ, że wielu nie wypowie się na żywo, nie pokaże swojej twarzy, a może po prostu napisać jakąś bzdurę i najłatwiej jest komuś dokopać, a nie docenić. Tak, ja jeszcze tylko jednym słowem, że pani Natalio, że to troszkę jest tak, że się to jest walka z wiatrakami, z hejtem i to dużo mądrzejsze głowy się nad tym zastanawiają, co w nas, ludziach, jest takiego, że produkujemy tyle jakiejś takiej agresji, nienawiści i zła nieuzasadnionego. Bo ja powiem tak, to nie o to chodzi, że mamy wszyscy mieć to samo zdanie, myśleć tak samo, wręcz przeciwnie. Im więcej jest opinii, im więcej różnych punktów widzenia, tym dla nas
dla świata lepiej. Tylko rozróżnijmy dyskusje, argumenty, zbijanie argumentów i tak dalej od czystej agresji i nie waham się powiedzieć chamstwa. My możemy i z Damianem bardzo często przecież toczymy przeróżne dyskusje i możemy mieć i wielu mamy różne zdania, ale to w ogóle nie powoduje, że żadnej agresji między nami i tak powinno być naprawdę na tych forach. Dyskutujcie, ja strasznie lubię, jak ktoś ma jedno zdanie i mówi dlaczego. Ktoś się z tym nie zgadza, argumentuje. Tak gadajmy, ale nie mówmy, ty jesteś głupi albo ty jesteś głupia, bo myślisz inaczej. No ja nie wiem, co pani odpowiedzieć. Ja tylko mogę powiedzieć od siebie, że no jednak traktuję po prostu tych ludzi z ogromnym szacunkiem, bo sam przeszedłem tę drogę. Drogę, która była niezwykle ciężka, żeby dojść po prostu do wysokiego poziomu gry. A może ktoś faktycznie, jak ktoś tego nie doświadczył, no ale ani nie ma predyspozycji, ani nie ma talentu, nigdy nie mógłby spróbować po prostu dojść nawet do takiego poziomu, to przychodzi mu to po prostu z jakąś łatwością, prawda? Że komuś tam jest najłatwiej dopiec. A może atakujemy pani Natalio tego, który nie ma w sobie żadnej brutalności i wiemy, że nie odpowie, bo jest za grzeczny, bo jest za dobry. Może coś takiego też. Tak, zgadzam się, Olek. To zdecydowanie taka ciepła osoba, przynajmniej taka się wydaje na meczach, w social mediach. Ale no, wydaje mi się, że trzeba poruszać ten temat, ponieważ uświadamiać trzeba ludzi, że to jest złe, że tak nie wolno robić, to oczywiście do Olka dociera na pewno. No i nie wydaje się, żeby miało to jakikolwiek sens. Tak, bo to jest... Ja staram się bardzo często to powtarzać. No nie wiem, zajmuję się tym dziennikarstwem 30 lat, ale ja nie pamiętam, nigdy mi się nie zdarzyło. A jeśli raz, to zapomniałem, ale chyba nie. Oglądamy wspólnie mecz i powiedzmy, drużyna A gra źle i siatkarze tej drużyny A grają źle. To oczywiście powiedzmy, że drużyna A gra źle. Powiedzmy, że Kowalski, Malinowski, Wiśniewski i Kwiatkowski dzisiaj zagrali źle. Ale nie możemy powiedzieć o nich, że to są źli siatkarze. To jest drobna różnica, ale ważna. Ja mogę powiedzieć, Józek dzisiaj zagrał źle. Ale ja nie mam prawa powiedzieć, że Józek jest złym siatkarzem. On dzisiaj źle zagrał. A nie, że jest złym siatkarzem, już nie daj Boże złym człowiekiem, bo tego nie mam w ogóle prawa nikogo oceniać, jeśli nie mam ku temu naprawdę argumentów. Olek jest naprawdę dobrym siatkarzem, wiele osiągnął i mam nadzieję, że coś takiego zostanie zaprzestane, i zostanie w końcu doceniony. Dobrze by było, ale sama chyba pani też ma pełną świadomość, że to się nie stanie po prostu. Też jak dla mnie to jest na ten moment bardzo dobry zawodnik, nawet można powiedzieć wielki gracz, bo też my powinniśmy jednak, patrząc też trochę jednak szerzej na to, jak gra nasza reprezentacja od wielu już lat i ile zdobyła na arenie międzynarodowej, to po prostu zawodnik tak wysokiego poziomu nie zasługuje sobie na takie traktowanie. Ja powiem tylko, miałem okazję nawet 2 tygodnie temu, 2,5 być w Spale i też spotkałem się z Olkiem i rozmawiałem. To jest naprawdę fajny facet, nie tylko jak gra w siatkówkę, ale też poza nią. I tak już troszeczkę, żeby rozładować atmosferę, to myślę, że ten wpis ostatni jest bardzo fajny. Zazdroszczę Olkowi Śliwce tych bujnych, lśniących włosów. Ja zapisuję się do tej grupy zazdrośników. Też mu zazdroszczę grubych, lśniących i bujnych włosów. No to już zmieniając temat, chciałabym jeszcze zapytać, co uważają panowie o zmianach w terminie rozgrywania Mistrzostw Świata? O, jestem przecież ciekawy, bo akurat Damiana o to nie pytałem, a już wiele osób pytałem, czyli Mistrzostwa Świata, Damian, co 2 lata. Myślę, że zupełnie niepotrzebne. Przy jednak tylu imprezach rangi światowej, to musimy też przecież i podłączyć Mistrzostwa Europy i Igrzyska Olimpijskie, to myślę, że spokojnie można było po prostu zostawić tę formułę, jaka była co 4 lata, i tego nie ruszać, bo
bo wiemy po prostu, jak co sezon i tak przychodzi nam wielka międzynarodowa impreza i myślę, że to się wszystko dobrze jakby ze sobą składało ogólnie w tym harmonogramie, który był. Także niepotrzebnie znowu ktoś wsadził palce w terminarze i próbuje coś się dołożyć. Z jakich względów? No chyba nie dlatego, żeby dołożyć się jak najszybciej Mistrzostwa Świata, tylko od razu się nasuwa chyba jakiś taki temat finansów, prawda? Że jak są Mistrzostwa Świata, a możemy to w jakiś sposób przyspieszyć, czy dołożyć imprezę, to dlaczego nie skupić w tym momencie nie tylko na organizacji imprezy, czy dużego turnieju, ale na zarobieniu pieniędzy, bo coraz lepsza, jak widzimy, jest też, nie ukrywajmy tego, koniunktura na siatkówkę w wielu państwach. Tak, ale i powiedzmy sobie, ja bym nawet był może za mistrzostwami i co roku, ale my nie mamy, moim zdaniem, z całym szacunkiem do siatkówki, siatkówka jeszcze nie ma tylu siatkarzy. To trzeba nawet tak trochę, powiedziałbym, statystycznie do tego podejść. Koszykówka ma więcej koszykarzy zawodowych na świecie. Siatkówka nie jest aż tak bogata w koszykarzy, żeby co dwa lata grać Mistrzostwa Świata, co cztery lata Igrzyska, co dwa lata Mistrzostwa Kontynentalne. Po prostu tym chłopcom kiedyś zabraknie zdrowia, a aż tak dużo ich nie ma. Ja myślę, że federacja po prostu na to się patrzy, na to, wydaje mi się, co dzieje się teraz, aktualnie. I jakby w tym okresie, który teraz mamy, i wśród kobiet, i wśród mężczyzn, po prostu chcą wycisnąć z tego materiału, po prostu brzydko mówiąc, jak najwięcej. Ale tu, no więc to taka nasza opinia. Mi się wydaje, że może to znacząco zmniejszyć prestiż tych rozgrywek, co jest najważniejsze w sumie dla nas kibiców. To prawda, bo to nawet mówiła, to nawet chyba tydzień temu mówiła Asia Mirek właśnie, używając tego argumentu, o którym pani teraz mówi, że no im coś częstszego, tym mniej ekskluzywnego. Dokładnie. I mam jeszcze dwa pytania odnośnie jutrzejszego meczu o 5 rano z Brazylią. Jaką wyjściową szóstkę obstawiacie panowie na ten mecz? To ja nie będę obstawiał, obok mnie Damian siatkarz, trener siatkarski, więc Damian napisze tą szóstkę. Ale my obstawiamy, czy jaką szóstkę ja bym chciał zobaczyć? To może dwie wersje. Prawda? Ciekawe będzie. Najpierw szóstka Damiana, a później jaka według Damiana będzie szóstka Grbicza? No może, żeby nie zanudzać, to Grbicza po prostu nie jestem w stanie przewidzieć, bo to jest jego indywidualny plan i możemy sobie podywagować, ale może na pewno być jeszcze jakaś niespodzianka, jeśli chodzi o naszego trenera, bo to on ma plan, myślę, nie tylko na grę, ale na sprawdzenie w tym trzecim tygodniu zawodników, bo tak to też wygląda. Bardziej na sprawdzenie. Myślę, że to ja, patrząc na naszego trenera, na razie widzę, że działa jednak szeroko. Nie może tak szeroko, jakbyśmy wszyscy chcieli, ale stara się po prostu grać jak najszerzej, jednak przez Ligę Narodów, co wcale uważam, że nie jest takie złe, patrząc właśnie na te terminy, na kalendarz, na imprezy, żeby jednak ten, można powiedzieć, cały problem, można powiedzieć, z obciążeniem w grze w Lidze Narodów po prostu rozłożyć na szeroką naszą reprezentację. A myślę, że ten skład w finale będzie już ścisły, ale to oczywiście jest skład Grbicza. A ja tak pokrótce na ten moment postawiłbym, jesteś tak dobry jak ostatni nasz mecz i po prostu nie wymyślając nic więcej, tak jak skończyła nasza reprezentacja z reprezentacją Słowenii, powinna taka pojawić się kadra na mecz z Brazylią. Tak jak kończyliśmy, czyli na boisku z Kurkiem i z Bednożem w przyjęciu. Dobrze. I ostatnie pytanie. Jaki wynik obstawiają panowie na mecz? Znaczy, jaki nasi siatkarze... Kurczę, nie wiadomo, bo to rzeczywiście dzisiaj obstawianie to jest trudne. To łatwiej u dziewczyn obstawiać. Dużo łatwiej niż u chłopaków, bo widzisz, no zaczynasz z Słowenią, przegrywasz 0-2. Myśmy już parę meczów odwrócili. No dobra, ale to dobra. 3-1 wygra Polska w czterech setach. No. Nie, uważam, że na ten moment wydaje mi się, że gramy jeszcze na tyle nierówno, że na 3-0 chyba jakieś gładkie nas nie stać. Na pewno z reprezentacją Brazylii i myślę, że mecz skończy się tiebreakiem.
z nadzieją, że wygramy. 3-2 dla Polski. Ja uważam no tak właśnie. Samo raczej. I też mam nadzieję oczywiście, że dla Polaków. I dziękuję bardzo za rozmowę. I bardzo Państwu dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy Panią Natalię. No i rozgorzała tutaj dyskusja na temat Olka Śliwki. Fajnie, bo troszkę Fornalowi daliśmy odpocząć. więc jest o Olku Śliwce. Tak, wczytując się jeszcze, bo już powolutku będziemy się żegnać, będziemy kończyć. Fajne było to nasze drugie spotkanie. Przyzwyczajajmy się do tych czwartków o 19. I zresztą jak sami widzicie, z naszej strony nie ma tematów tabu. Tu wszyscy mówią, co chcą, nawet w sprawach takich troszkę nieczysto siatkarskich, inżynieryjnych. Bardzo mi się podobał ten wątek. Możemy mówić o wszystkim. Tu nikt nikomu niczego nie zakazuje. Nawet ta końcowa dyskusja na temat Olka Śliwki o tym świadczy. Ja tylko jeszcze raz będę upraszał. Miejmy odmienne zdania, nawet fajnie jak mamy. Im więcej odmiennych zdań, tym jest ciekawiej. Ale szanujmy się i też niech argumentem nie będzie, że nasza prawda jest ostateczna. Moim zdaniem jest tak, zdaniem drugiego jest inaczej. A czy istnieje prawda obiektywna? Może tylko to, że jutro będzie wschód słońca, a już jest o to, a za godzinę niespełna będzie zachód. Choć to też z punktu widzenia kosmicznego nie takie pewne. Ale więc nie ma takich prawd uniwersalnych. Czy ktoś jest dobry, czy ktoś jest lepszy, czy ktoś jest najlepszy. To wszystko jest sprawa ocenna. Pamiętajmy o tym. Różnijmy się, ale się po prostu lubmy i myślę, że tutaj ten jeden wpis, tak jeden z ostatnich, który fajnie, strasznie mi się podobały, już nie wiem kogo, o tej zazdrości do Olka o włosy. O właśnie. I jak gdzieś taką każdą dyskusję skończymy sobie taką troszkę żartobliwą puentą, to się na pewno rozejdziemy w fajnych atmosferach, nawet jak się będziemy spierać tu i dyskutować przez godzinę, ale na argumenty, a nie na to, że moja prawda jest jedyna i wszyscy, co mówią inaczej, to się nie znają, to nie wiedzą, to nie rozumieją. To tak nie. Fajne było to spotkanie. Damian Dacewicz, dziękuję ślicznie, pozdrawiamy Was. Dzięki bardzo. Stajemy o 5:00, a w naszym bezbloku robi się coraz ciekawiej, więc byle do następnego czwartku, do 19:00.